Dla jakich wartości parametru k ciąg AN jest malejący? Przepiszmy wzór ciągu AN. AN wynosi k kwadrat minus 4, n plus 37. Zauważmy, że n jest tutaj w potędze pierwszej, czyli wykres funkcji, wykres tego ciągu będzie się pokrywał z wykresem funkcji liniowej. Zapiszmy postać kierunkową funkcji liniowej, czyli mamy y równa się ax plus b. Zobaczmy. Nasz an to jest wartość naszego ciągu, czyli to jest wartość naszej funkcji. N jest to argument, u nas jest tutaj x. Ta liczba, która stoi, jest pomnożona przez x, to jest współczynnik kierunkowy a. W naszym wypadku przez n mnożymy cały ten nawias. Czyli nasze a będzie wynosiło k kwadrat minus 4. A współczynnik b wynosi u nas 37. Przypomnijmy sobie więc, kiedy funkcja liniowa jest rosnąca, a kiedy jest malejąca. Kiedy współczynnik a, czyli współczynnik kierunkowy, jest większy od zera, wtedy funkcja jest rosnąca. Natomiast gdy współczynnik a jest mniejszy od zera, wtedy funkcja jest malejąca. My chcemy, aby nasz ciąg był malejący, czyli z tego wynika, że nasz współczynnik a musi być mniejszy od zera. Podstawmy więc do tej nierówności nasze a, czyli dostaniemy, że k kwadrat minus 4 jest mniejsze od zera. Teraz widzimy tutaj wzór skróconego mnożenia. Mamy postać a kwadrat minus b kwadrat. Rozbijmy to więc na dwa nawiasy, na a minus b i a plus b. Nasze a kwadrat to jest k kwadrat, czyli samo a wynosi k. Więc do pierwszego nawiasu za a wstawiamy k. Teraz mamy znak minus. Nasze b kwadrat to 4. Czyli co do kwadratu daje 4? Oczywiście 2. Czyli nasze b wynosi 2. A w drugim nawiasie mamy to samo, tylko ze znakiem plus. I to ma być mniejsze od zera. Rozwiązujemy zwykłą nierówność kwadratową, więc szukamy najpierw miejsc zerowych. Czyli zastanawiamy się, kiedy iloczyn dwóch liczb będzie równy 0. Oczywiście wtedy, gdy przynajmniej jedna z tych liczb jest równa 0. Czyli pierwszy nawias przyrównujemy do 0 i drugi nawias przyrównujemy do 0. Z pierwszego nawiasu dostaniemy, że k wynosi 2, a z drugiego, że k wynosi minus 2. Znając już miejsca zerowe tej funkcji, możemy naszkicować wykres. Czyli k wynosiło minus 2 i k wynosiło 2. Patrzymy na współczynnik kierunkowy tej paraboli, tej funkcji kwadratowej. Widzimy, że wynosi on 1, czyli jest dodatni. Stąd wiemy, że ramiona tej paraboli będą skierowane do góry. I nas interesuje to, co jest mniejsze od zera, czyli te wartości, te argumenty, dla których wartości są ujemne. Czyli interesuje nas to, co znajduje się pod osią. Zaznaczmy więc ten fragment wykresu, który znajduje się pod osią. Chcemy, aby nasze k były mniejsze od zera. Czyli w minus dwójce i w dwójce mamy kółeczko otwarte. Przedział będzie tutaj otwarty. Ten fragment rzutujemy na oś k. Czyli z tego wnioskujemy, że k należy do przedziału od minus 2 do 2. Z obu stron będzie to przedział otwarty, dlatego że szukaliśmy tylko wartości mniejszych od zera. Czyli nasz ciąg AN będzie malejący dla k należącego do przedziału od minus 2 do 2.